Cześć. Wraz z wzrostem popularności biegów ultra długich, producenci sprzętu dają nam coraz lepsze rzeczy. Leki dotychczas głównie w sezonie letnim obdarowywała nas kijami do Nordic Walkingu. Od kilku sezonów otrzymujemy od nich również sprzęt do biegów ultra długich. Takim sprzętem jest model Leki Vertical Carbon, Vertical K, wykonany w 100% z włókna węglowego o bardzo cienkich ściankach, które zapewniają nam sprzęt o bardzo niskiej wadze. Pokażę Wam, jak on wygląda, jakie są jego cechy i być może pomoże to Wam w jego doborze. Nawet nie czuję, jak dymuje. Już w pierwszym kontakcie lekko można nie dowierzać, że ten kij nas poniesie przez wiele kilometrów. Jego waga jest naprawdę niewielka i jest to niewątpliwie jego największy atut. 16 mm średnica kija zapewnia dużą stabilność w czasie biegów, również po twardym, ubitym podłożu. Wykonanie tego kija zasługuje oczywiście na duże uznanie. Tutaj od wielu lat Leki przyzwyczaja nas do wysokiej jakości kijów. Kij z włókna węglowego, wiele osób pyta się, czy będzie wytrzymały i czy przy uderzeniu nie pęknie. Są to wypadki, jest to po prostu pech. Jeśli coś takiego się zdarza, to nie jest to spowodowane normalnym użytkowaniem. Ja osobiście używam kijów z włókna węglowego i do narciarstwa biegowego, i do natorolek, i tyle wypadków już, co zaliczyłem również na twardym asfalcie, że te kije funkcjonują i sprawują się dobrze, ale mam głosy od Was, że też potrafią pękać. Niemniej jednak musicie ocenić, co jest dla Was ważniejsze. Lekkie ryzyko tego, że kij będzie narażony na uszkodzenie, czy jednak jego wszystkie zalety, które nam daje w czasie użytkowania. Końcówka do wbijania w podłoże w kształcie pazura zaostrzona daje doskonałe odbicie w czasie biegu i marszu po ubitym terenie. Ważne, te kije Vertical K nie mają w zestawie nakładek gumowych przewidzianych na asfalt. To jest kij przewidziany do biegania po naturalnym podłożu bez nakładek gumowych w komplecie. Uchwyt zasługuje też na uwagę w to, co mamy już w wielu kijach Leki, czyli paski z możliwością odpinania szybkiego i bezproblemowego, także w czasie biegu możesz bez problemu odpiąć szybko kijek, napić się wody, zawiązać buta, czy po prostu usiąść i odpocząć. Zapinamy sobie tylko przed startem i w czasie biegu już mamy paski cały czas zapięte na dłoni, tylko w miarę potrzeb odpinając się i zapinając. System nie puści cię, to ci nie wyskoczy z ręki, no chyba że już polecisz gdzieś bardzo dużym upadkiem, wtedy on jest, wypina się. To, co daje też tutaj Leki przy tym kiju, to przedłużona rękojeść. W czasie biegu ten kij nie ma możliwości regulacji wysokości przy bardzo dużych podbiegach. Wtedy, jeśli kij jest za długi, możesz złapać go niżej i o kilkanaście centymetrów zmienić chwyt dłoni, co już na pewno w wielu wypadkach, w wielu przypadkach pomoże. Także podsumowując, to, co jest największą zaletą tego kija, to na pewno jego waga oraz stabilność, którą daje nam podczas długich, męczących biegów, jakość wykonania i trwałość. Generalnie kije z czystym sercem polecam i zachęcam do ich użytkowania jak najbardziej intensywnego. Dzięki, do zobaczenia.